W niedzielę 1 września odbyły się dożynki gminne w Mikołajkach Pomorskich. Wydarzenie rozpoczęło się tradycyjnie od mszy świętej, po której nastąpił przemarsz korowodu dożynkowego prowadzonego przez Sztumską Orkiestrę Dętą. Po oficjalnym otwarciu dożynek i powitaniu gości rozpoczęto uroczystości dożynkowe. Bardzo się cieszę z tego względu, że udało się po raz kolejny zorganizować dożynki na terenie naszej gminy. Jest to wyraz podziękowania dla wszystkich rolników za ich trud i pracę, którą wkładają codziennie w roli. Ten rok nie był łatwy, bo wszystko było wcześniej, jakby te żniwa też były wcześniej, ale myślę, że wszystko dobrze się udało i plony będą znakomite i oby nam nigdy nie zabrakło tego chleba powszedniego. I to jest chyba dobry moment, żeby podziękować im też za tą pracę, tak? Tak, dziękuję serdecznie wszystkim rolnikom z terenu naszej gminy za trud, który wkładają codziennie i w pracę na roli i za to, że są i jakby ponoszą trud każdego dnia. Przyznam, że trudny i w rozmowach, i w uzyskiwanych cenach, i no nie mogliśmy dojść do ładu, co jest przyczyną. Wtedy, kiedy tego zboża jest mniej, produktów rolnych jest mniej, a ceny są niższe. Spodziewano się, że jednak te ceny będą dość wysokie. Dzisiaj obserwuję rynki zachodnie i tak patrzę, że ta pszenica powoli odbija się, ale jeszcze nie jest to ten poziom, który powinien być, bo to cena pszenicy powinna być co najmniej 1100-1200 zł, co najmniej, a ona dzisiaj jest 900 zł, więc jeszcze brakuje do tego poziomu przyzwoitości, żeby rolnicy mogli z tego w jakiś sposób żyć, ale liczę na to, że za chwilę się to zmieni. Ta giełda MATIF, bo to jest najważniejsza giełda w skali kraju rolna, w skali świata najważniejsza i to ona dyktuje ceny. I to ona jak gdyby wpływa na to, że i u nas te ceny, tu gdzie jesteśmy na rynku unijnym, to niestety musimy się podporządkować takim działaniom. W związku z tym wcale się nie dziwię, że rolnicy jednak żądają wyższych cen i mają rację, lub gratyfikacji za to, za stracone ceny.